Prezes Kaczyński teraz trochę raczej przypomina późnego Breżniewa. Jest obwożony jak jakaś lalka po różnych... To mocne słowo. Tak, no bo to tak wygląda, tak? Znaczy, moim zdaniem prezes bardzo mocno już stracił kontakt z rzeczywistością. Jest otoczony przez dwór. I już teraz na serio zaczynamy dzisiejszy raport. Jakub Banaś, Konfederacja, naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy Jakub Banaś to wschodzący Chuck Norris polskiej polityki? U Pana w opisie w mediach społecznościowych można przeczytać: misja zrobić porządek. To brzmi groźnie. Z kim Pan chce zrobić porządek? Z establishmentem III RP. Uważam, że to jest błędne postawienie sprawy, że należy zrobić tylko porządek i rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość jest awersem Platformy i tego, co wcześniej się działo, a właściwie co działo się przez ostatnich 30 lat. Uważam, że to, co trzeba zrobić, i Konfederacja jest taką siłą polityczną, to rozliczyć trzecią RP. I zastanowić się, dlaczego tak, a nie inaczej działa Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie, że jest ono już ostatnim etapem, mam nadzieję, że ostatnim etapem tej gangreny, która zaczęła rosnąć po 1989 roku, z uwagi właśnie na to, że nie został rozliczony PRL, że nie została przeprowadzona dekomunizacja, że nie została przeprowadzona refleksja nad PRL-em, nad w ogóle koncepcją państwa. Nie rozliczyliśmy się z poprzednim systemem, tak? Tak, nie rozliczyliśmy się z poprzednim systemem, ale nie tylko pod kątem takim towarzyskim, osobowym, pod kątem służb, na przykład bezpieczeństwa czy służb siłowych, ale również nie rozliczyliśmy się mentalnie z PRL-em i z tą koncepcją, filozofią państwa, w której to państwo jest, można powiedzieć, takie wszechobecne, jest takim wielkim lewiatanem, i weszliśmy płynnie w trzecią RP z państwa półtotalnego, czyli państwa, w którym służby są podporządkowane partii, państwo jest podporządkowane partii, w którym to państwo, partia może decydować o każdym aspekcie życia człowieka. I pomijając ten epizod ustawy Wilczka i tego czasu początku lat 90., no teraz jesteśmy, uważam, na końcowym etapie tego całego procesu historycznego, ustrojowego, który właśnie realizuje PiS. PiS bowiem, moim zdaniem, jest twórczym kontynuatorem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i wszystkich patologii władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tu ma Pan na myśli nie tylko to, że prezes Kaczyński jest zafascynowany Edwardem Gierkiem, bo te programy socjalne, tylko jeszcze coś innego, tak? Znaczy, prezes Kaczyński teraz trochę raczej przypomina późnego Breżniewa. Jest obwożony jak jakaś lalka po różnych... To mocne słowo. Tak, no bo to tak wygląda, tak? Znaczy, moim zdaniem prezes bardzo mocno już stracił kontakt z rzeczywistością. Jest otoczony przez dwór. Cały układ i mechanizm władzy Prawa i Sprawiedliwości przypomina dokładnie mechanizm władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i innych partii demoludów. Czyli mamy takiego pierwszego sekretarza, odrealnionego od rzeczywistości, otoczonego przez dwór, na którym funkcjonują różne frakcje i koterie wyżynające się na śmierć i życie, było podpięte pod konkretne obszary państwa. I ten pierwszy sekretarz wożony na imprezy, gdzie maluje się trawę na zielono. A dlaczego te frakcje są takie silne? Bo każda z nich ma pewien silos państwa. To jest dokładnie tak, jak działa PiS. Jest Brudziński, jest Czarnek, jest Morawiecki, jest ekipa Błaszczaka, jest Solpol, czyli teraz suwerenna Polska. Tak, każda z nich to jest odrębna frakcja, która dostaje do zarządzania, do uwłaszczenia się i określony kawałek państwa, czyli fruktów, nazwijmy rzecz po imieniu, spółek Skarbu Państwa i budżetu państwa, po to, żeby na tym budować swoją siłę, swoje zaplecze organizacyjne, dokonując, mówiąc brutalnie, na pół legalnych transferów pieniędzy do prywatnego sektora. Bo o to dokładnie chodzi. I tak funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość. Ono jest po prostu zbudowane dokładnie na wzór półmafijnych struktur krajów komunistycznych. Ale to znaczy, że suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry jest uzależniona od Jarosława Kaczyńskiego? No oczywiście. To byłoby nie do pomyślenia. Nie, no oczywiście, że to jest pewna relacja dwustronna, tak? Ale jest, jak to się mówi, współzależność. W życiu występujemy w relacjach i te relacje właśnie mają charakter współzależny. Ale to jest oczywiste, że zarówno Jarosław Kaczyński jest, matematyka na to pokazuje, uzależniony od liczby głosów w Sejmie suwerennej Polski, jak i Zbigniew Ziobro jest, i ma Zbigniew Ziobro przede wszystkim prokuraturę, co jest bardzo
bardzo istotnym argumentem politycznym. Ma pełne szafy różnych materiałów na różnych polityków, różnych frakcji Prawa i Sprawiedliwości, opozycji, których nie boi się używać. A z drugiej strony Jarosław Kaczyński ma służby specjalne, Mariusza Kamińskiego, który również pracuje intensywnie nad rodziną Zbigniewa Ziobry, całym otoczeniem i zapleczem politycznym. I w ten sposób to ma taki klincz na szkodę państwa i na szkodę obywateli. Natomiast no, partia działa, życie wewnętrzne bardzo, bardzo bogate się toczy. A to my znaczy, na tym że każdy w tym obozie władzy jest szantażowany w jakiś tak, sposób? Tak, to jest mechanizm, może nawet, nie wiem, czy szantażowany, czy tak można nazwać, ale nawet, można nawet nazwać mocniej, tak? To jest system wzajemnych haków i powiązań. Dlatego tak mocno naciskali na jakby rzeczywistość Ziobro z Kamińskim poprzez, moim zdaniem, przeprowadzenie bardzo sprytnej operacji z wykorzystaniem mediów i z wykorzystaniem dziennikarza, który dzięki temu zdobył nagrodę Grand Press, żeby domknąć system poprzez pozyskanie i przejęcie kontroli nad Najwyższą Izbą właśnie kontroli. Paradoksalnie, jak sama nazwa wskazuje. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ten system tworzenia haków, ten system tworzenia check and balance w PiS-ie właśnie byłby domknięty pomiędzy tych dwóch kluczowych graczy, czyli Kamińskiego zarządzającego służbami i Ziobrę, który zarządza prokuraturą i ma część kontroli nad częścią służb i częścią policji. Wracamy za moment do naszej rozmowy. Ja tylko powiem o sądzie na czacie YouTube. Czy politycy w Polsce ponoszą odpowiedzialność za afery? Dwa warianty, tak lub nie. Pan Jakub zaśmiał się teraz w naszym studiu. Za chwilę to pytanie także do naszego gościa. Ale ja chcę zapytać o coś, o czym dzisiaj wszyscy mówią. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Czy to jest gwóźdź do trumny Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno nie jest to gwóźdź do trumny, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zbudowało bardzo szczelny, można powiedzieć, widzieć teflonowy system władzy utwardzania elektoratu, ale jest to poważny cios w wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości. No jeżeli ktoś ma troszeczkę obiektywizmu i potrafi rozumieć, czytać, mówię szczególnie do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, do tych ludzi, którzy jakby z pewną dobrodusznością głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że ten raport im może otworzyć oczy na skalę marnotrawstwa, na skalę wycieku pieniędzy publicznych do prywatnego sektora, na wszystkie patologie związane z działaniem służb specjalnych, tak? Jakby z całą tą atrapą władzy, jaką stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, której doskonałym przykładem są właśnie działania PiS-u, działania rządu w trakcie pandemii. Ale Ministerstwo Aktywów Państwowych wydaje oświadczenie, w którym nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez spółki Skarbu Państwa budowy szpitali tymczasowych. Stanowczo nie zgadzamy się z treścią raportu, tak czytamy w tym komunikacie. Wie pan, mogą się nie zgadzać. Ja rozumiem, że retoryka PiS-u zawsze będzie taka, że to NIK się mści, że to jest jakieś działanie polityczne. Natomiast ja zwracam uwagę na fakty. Trzymajmy się faktów, nie opinii. Każdy może mieć swoją opinię. Na szczęście jeszcze żyjemy w wolnym kraju, gdzie jest wolność słowa, tak? Może mieć opinię taką Jacek Sasin. Natomiast to są cyfry. Problem jest tylko taki, że za tymi nieprawidłowościami, wręcz przestępczymi działaniami ujawnionymi przez NIK nie idzie nic. Dlatego, że zwracam uwagę, po pierwsze, Najwyższa Izba Kontroli, oprócz tego, że publikuje raport, nie może de facto nic. Najwyżej złożyć zawiadomienia do prokuratury. Co to daje, jeżeli prokuratura jest w 100% upolityczniona? Czyli de facto nie mamy niezależnych, podmiotowych instytucji państwa. Czyli nie mamy państwa, mamy partię, a nie państwo. Czyli to powtórka z PRL-u. Ostatnia instytucja niezależna to jest Najwyższa Izba Kontroli, która próbuje to pokazywać i jest systematycznie niszczona przez obóz rządzący. Niszczona w ten sposób, że naciskany jest proces poprzez ataki na mnie, na moją rodzinę, poprzez ataki na niego, poprzez wszystkie te działania, które były prowadzone wobec prezesa, wobec mojej rodziny, chociażby kwestia jakichś alarmów bombowych, alarmów informacji o próbach samobójczych i tak dalej, już nie mówiąc o zatrzymaniu, o wszystkich działaniach i o wszystkich próbach, które będą podejmowane moim zdaniem do końca kadencji, do końca kampanii wyborczej, żeby zdyskredytować NIK. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość realnie boi się Najwyższej Izby Kontroli, tych raportów. A co więcej, to ich zasługą, zasługą marszałek Witek, i tu bardzo dziękuję pani marszałek, za to, że pani nie powoływała członków kolegium. Dlatego, że to spowodowało, że wszystkie kontrole musiały zostać przyspieszone i musiały przejść przez kolegium, które
mogło jeszcze funkcjonować do początku września. I dlatego teraz będzie publikacja wielu raportów, kilku ważnych raportów, które będą pokazywały nieprawidłowości działania rządu. Myśli pan, że marszałek Witek zrobiła to celowo, żeby ułatwić sprawę Konfederacji? Nie, marszałek Witek zrobiła to świadomie i celowo, żeby niszczyć Najwyższą Izbę Kontroli, żeby ograniczać możliwość działania Najwyższej Izbie Kontroli. I to nie mówię o prezesie, ale mówię o wszystkich pracownikach, o kontrolerach Najwyższej Izby Kontroli. Czyli to jest jawne pogwałcenie w taki właśnie wyrafinowany sposób konstytucji, przez to, że uniemożliwia się działanie organowi konstytucyjnemu, paraliżując kolegium, które jest bardzo istotnym elementem Najwyższej Izby Kontroli, jednocześnie gwarantującym albo bardzo mocno wspierającym niezależność tej instytucji od prezesa, od każdorazowego prezesa. To jak działało polskie państwo w czasie pandemii? Ratowało życie i zdrowie ludzi, czy robiło przekręty? Pan co, i to oczywiście. To życie nie jest proste, jest pełne odcieni i szarości. Natomiast na pewno jak działało? No działało tak, że było znowu taki polski hurra optymizm, działanie na zasadzie spartyzanta, poparte masą emocji, popartą masą, można powiedzieć, głupoty i marnotrawstwa. Przecież to, co pokazuje raport NIK-u, to pokazuje niewyobrażalną wręcz skalę marnotrawstwa, skalę głupoty urzędników i polityków, również głupoty i takiego ślepego pędu ludzi mediów, którzy wszyscy przyklepywali informacje, które dzisiaj okazują się co najmniej wątpliwe, dotyczące skutków COVID-u i skutków w ogóle pandemii. I co się działo? No, można powiedzieć krótko. No, mieliśmy po prostu państwo, które jest państwem z dykty, państwem atrapowym. Te pieniądze zostały wywalone w kosmos, wyrzucone, mówiąc krótko, w błoto, rozeszły się po prywatnych kontach, poczynając od lekarzy, firm, które dostarczały maseczki, tak? No, wszystkich tych różnych instytucji. Respiratory, dokładnie, tak? Tylko jaki jest podstawowy problem? Że państwo pojedynczy Kowalski tego, można powiedzieć, nie odczuł na własnej kieszeni. Państwo to właśnie odczuwacie poprzez inflację. Państwo to odczujecie, dlatego że te koszty związane z obsługą pandemii, te zmarnotrawione pieniądze tworzą dług, którym wy będziecie obciążeni, wasze dzieci. To są gigantyczne pieniądze. I może tego nie czuć tak szybko, tak jak się czuje szybko 500+. I tu znów się zwracam do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że to się czuje szybko, tak? Natomiast politykę powinno się robić w oparciu o zdrowy rozsądek, o myślenie długoterminowe, o pewną odpowiedzialność, której brakuje PiS-owi. Bo partia odpowiedzialna, odpowiedzialni politycy powinni myśleć o konsekwencjach długoterminowych ich działań. A ekonomia właśnie tym się charakteryzuje, że konsekwencje działań takich na dużej skali, one nie są natychmiastowe. My po prostu zapłacimy i już płacimy tą cenę za marnotrawstwo w COVID-zie, za zamknięcie gospodarki, za wpompowanie miliardów poprzez tarcze antycovidowe w gospodarkę, poprzez rozregulowanie tej gospodarki. My płacimy cenę teraz za bankructwa dziesiątek tysięcy małych firm, które zbankrutowały właśnie poprzez zamknięcie i poprzez lockdowny. Raport jest bardzo niewygodny dla Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, i ukazuje się w trakcie kampanii wyborczej, czy to jest przypadek. Wiemy, kto kieruje Najwyższą Izbą Kontroli i wiemy, kim jest Jakub Banaś. Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek publikować takie raporty, bo jaki jest sens publikować raporty po wyborach? Przecież raporty i Najwyższa Izba Kontroli po pierwsze pracuje według określonego planu, który jest zatwierdzany rok wcześniej. Po drugie, powiedziałem już o tym, że tutaj jeszcze raz dziękuję Prawu i Sprawiedliwości, marszałek Witek, za to, że przyspieszyła publikację niektórych raportów, bo musimy się dostosować, NIK musi się dostosować do bieżącej sytuacji z kolegium, więc te raporty zostały przedłożone kolegium wcześniej. Ale co najważniejsze, Polacy i Polki mają prawo zapoznać się z wynikami kontroli, dlatego że to są istotne informacje do tego, żeby świadomie, odpowiedzialnie podjąć decyzje wyborcze. Żeby Polacy i Polki zobaczyli, że Konfederacja jest jedyną, akurat jeżeli tutaj chodzi na przykład o kwestie covidowe, że była jedyną siłą polityczną, która broniła zdrowego rozsądku, logiki, wolnego rynku, polskich przedsiębiorców i ludzi pracy.
przeciwko całemu establishmentowi, partii rządzącej, opozycji i mediów. I elektorat każdej innej partii ma prawo zapoznać się z wynikami kontroli, które będą pozwalały mu podjąć decyzję, co zrobić ze swoim jakże cennym głosem. Dlatego uważam, że NIK ma obowiązek wręcz, obowiązek opublikować wszystkie możliwe raporty przed wyborami. Dlatego, że to jest tak, że to ja jako podatnik, pan jako podatnik płaci na tą instytucję ciężkie pieniądze. Więc ja chcę, żeby ta instytucja działała tak, jak jest to zapisane w Konstytucji. Żeby przedstawiała te raporty, żeby pomagała nam kontrolować rządzących, zarówno jeżeli mówimy tutaj o rządzie centralnym, jak i samorządy. Żeby te informacje do nas docierały, bo ja chcę wiedzieć, jak funkcjonuje rząd, czy rzeczywiście, jak funkcjonują samorządy, czy rzeczywiście te pieniądze nie są marnotrawione. Czy politycy w Polsce ponoszą odpowiedzialność za aferę? Głosujcie Państwo w sądzie na czacie YouTube. Ta sonda działa, jest do Waszej dyspozycji. Na koniec programu podamy wyniki i poproszę wtedy o komentarz Jakuba Banasia. Czy Konfederacja wejdzie w koalicję z Koalicją Obywatelską, żeby wspólnie z Romanem Giertychem rozliczać Prawo i Sprawiedliwość? Wsparcie mecenasa mogłoby być nieocenione. Idziemy do polityki po to, żeby odsunąć PiS od władzy, nie dopuścić do władzy Donalda Tuska, bo tak jak powiedziałem, Donald Tusk jest ciemną kartą w historii polskiej gospodarki i polskiej polityki. Zgadzam się z wieloma zarzutami, jakie wobec Platformy Donalda Tuska ma Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie jak z wieloma zarzutami Platformy wobec Prawa i Sprawiedliwości. I przypominam, że obie te partie, oba to środowiska polityczne są elementem systemu III RP. Co więcej, ludzie Prawa i Sprawiedliwości nawet przebili w tych patologiach ludzi Platformy czy PSL-u, już nie mówiąc o postnomenklaturze, dlatego że tworzą nową postnomenklaturę i jeszcze wszystko to okraszają Bogiem, ojczyzną i patriotyzmem. I ludzie niestety dają się na to nabrać. I to jest moim zdaniem tragedia. Dlatego nie będzie żadnej koalicji z tymi podmiotami. Konfederacja spokojnie idzie po władzę. I tą władzę zdobędzie. Gwarantuję panu, że jeżeli... Już 15 października? Proszę pana, jakie jest oprocentowanie lokaty, jak pan myśli teraz, lokat w banku? Czy jaki zwrot na kapitale taki naprawdę... Znając życie, bardzo niekorzystne dla Polaków. Nie, jest parę procent. Ja chcę do tego zmierzać, że jeżeli mamy zwrot z inwestycji w skali roku 10%, to jest to naprawdę bardzo dobry zwrot z inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie Konfederacja ma 11 posłów, a będzie ich miała prawdopodobnie czterokrotnie albo pięciokrotnie więcej. Czyli zwrot z inwestycji 400-500%, zwiększenie kapitału czy zwrot z inwestycji, to my już jesteśmy wygranymi. Największym wygranym już tych wyborów jest Konfederacja. Tutaj się mówi, słyszę, że spadają sondaże. Sondaże wiemy, jak się robi, wiemy, jak się je zamawia. Trzeba mieć do tego duży dystans. Największym wygranym już jest Konfederacja. Dlatego głos na Konfederację jest głosem na partię zwycięską. Na partię, która idzie po to, żeby przejąć realnie władzę w Polsce i zrobić tutaj rzeczywiście porządek. Tak jak pan mówił. Tak, ja jestem jak Chuck Norris. Ja zrobię tutaj porządek. I po to poszedłem do polityki, żeby zrobić porządek z tym systemem III RP. I będziecie rozliczać nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także poprzednie rządy. Oczywiście, że trzeba wrócić również do tych afer, chociażby związanych z Platformą Obywatelską. Przypominam wszystkim, a może już nie. Bo Prawo i Sprawiedliwość też do tych afer wraca, ale oczywiście. Czy coś z tego wynika? No właśnie chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość uprawia tak zwaną politykę rytualną. To jest polityka, która ma mało wspólnego z konkretami, z działaniami, o których mówi się w propagandzie, natomiast ma wiele wspólnego właśnie z takimi rytuałami. Rytualnie przypomina się o Donaldzie Tusku, rytualnie przypominają o aferach Platformy. Tak naprawdę, jakie afery Platformy zostały realnie rozliczone przez PiS? Gdzie jest rozliczenie Amber Gold chociażby? Kto dorwał prawdziwych twórców Amber Gold? Gdzie jest rozliczenie skoku Wołomin? Gdzie jest rozliczenie Getbacku? Nic nie ma. Okazuje się, że król jest nagi. Prawo i Sprawiedliwość złapało Sławomira Nowaka, wsadziło paru gości do aresztu tymczasowego i się wszędzie chwalą, że to jest jakaś wielka korupcja. A mówili, proszę pamiętać, przy pierwszych swoich wyborach, jeszcze w 2005 roku, później w 2015 roku, że będą rozliczać poprzednie rządy. Nic z tego nie zrobili, dlatego że są elementem układu, którego fundamentalnym paradygmatem, podstawową zasadą jest hasło. My nie robimy krzywdy wam, a wy nie robicie krzywdy nam. Dlatego żadnych rozliczeń nie będzie,
ze strony PiS-u ani Platformy. Nie wierzę w żadne rozliczenia Platformy Donalda, robioną przez Donalda Tuska i Romana Giertycha. No może Romana Giertycha jeszcze tak, bo osobiście doświadczył tego, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, czym są działania służb PiS-owskich i prokuratury. Ale co do zasady nie będzie żadnego rozliczenia. Dlatego nie wierzę w rozliczenia i w jakikolwiek układ Konfederacji z Platformą czy z PiS-em, bo to jest po prostu przeciwskuteczne. To byłaby zdrada naszego elektoratu, zdrada ludzi, którzy nam zaufają, zaufali i jeszcze zaufają po raz kolejny, gdy będziemy mieli 20-30%. Ale proszę mi pokazać w Polsce polityka, który rozliczył drugiego polityka. Czy mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem i z wami będzie inaczej? Jestem przekonany, mogę tu mówić za siebie, że ja na pewno będę walczył o to, żeby rozliczać. Żeby tego tematu nie odpuścić, żeby on się nie stał elementem handlu politycznego. I mogę tutaj powiedzieć za siebie. Myślę, że władza, prawdziwa władza i realny wynik wyborczy będzie testem charakteru, osobowości, intencji, sumień, serca i pewnego przywództwa wszystkich członków klubu Konfederacji, przyszłego klubu w Sejmie. Nie wiem, jak się koledzy zachowają. Ja tylko mówię za siebie i powtarzam to, co mówimy w Konfederacji. Nie idziemy do żadnej koalicji w tym momencie z Prawem i Sprawiedliwością ani z Platformą. Idziemy po to, żeby rozliczyć establishment III RP. Jeżeli te afery są tak gigantyczne, no poznaliśmy w tym tygodniu raport Najwyższej Izby Kontroli, to dlaczego poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wciąż jest na tak wysokim poziomie? Czy nie należy aż tak przywiązywać wagi do sondaży? Nie, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno jest duże. A to wynika z samej techniki sprawowania władzy Prawa i Sprawiedliwości, z tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. To jest na pewno rozważanie na dłuższą dyskusję niż na krótką wypowiedź. Natomiast tutaj trzeba odpowiedzieć sobie rzeczywiście też szczerze i jasno. Prawo i Sprawiedliwość głosi wiele dobrych haseł i celów. Problem jest później w realizacji tych zadań, w realizacji tych celów. Przecież, nie wiem, mówienie o bezpieczeństwie państwa. Przecież to jest naprawdę no, coś, co powinno być ponad w ogóle podziałami. Powinniśmy wszyscy jako partie polityczne, ja już muszę mówić niestety jako polityk, tak, że my powinniśmy wszyscy mieć konsensus pod tytułem jesteśmy w jednej partii. Partia, która nazywa się Polska Rzeczpospolita. Tak? A tego i to jest dobre. Natomiast później chodzi o wykonanie. Bo jak jest wykonanie PiS-u? No prawdopodobnie 300 tysięcy nielegalnych imigrantów w Polsce i w Unii Europejskiej. Korupcja na wszelką stronę. Lista, sobie tu przygotowałem listę tych najsłynniejszych afer, które można by wymieniać przez parę minut. Tak? To jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Długą ma pan tę listę. No, długą jest tą listę, bo to trzeba przypominać, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość właśnie jest tak skuteczne w technikach władzy, bo ma propagandę swoją, ma dziennikarzy, którzy pracują z prokuraturą, ze służbami specjalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że większość rynku medialnego w Polsce jest biznesem regulowanym. Więc jak się zna troszeczkę kulisy, a w tych kulisach jestem naprawdę doskonale zorientowany, to się wie, że każdy biznes regulowany musi jednak pomyśleć o tym, co zrobi regulator. To może to jest odpowiedź, dlaczego media, są niektóre też tak zwane wolne media, są takie spolegliwe wobec Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego są dziennikarze, którzy bezpośrednio biorą materiały z prokuratury czy ze służb specjalnych i publikują, później mówiąc, że to są niezależne materiały dziennikarskie. Są takie hasło, jak ustaliła Gazeta X, jak ustaliło Radio Y. Co to są w ogóle za hasła? Gdzie jest ta tajemnica postępowania, tajemnica śledztwa? No w Polsce jest realnie nie ma. Więc tu ma pan odpowiedź na to, że jest cała machineria władzy i Prawo Sprawiedliwość rzeczywiście w tym utrzymaniu się przy korycie jest bardzo profesjonalne. Świetnie działają, wydają, proszę zwrócić uwagę, jak słabi jest centrol i partie opozycyjne. To przecież dopiero niedawno, ja o tym już mówiłem rok temu różnym kolegom z różnym politykom, że Prawo i Sprawiedliwość ma badania na poziomie powiatu i badania zarówno w social mediach, stosując bardzo zaawansowane, drogie narzędzia informatyczne, korzystając z konsultantów, analityków również zagranicznych, najlepszych na świecie i jednocześnie robiąc badania fokusowe, nakładając te dwa wyniki i wtedy mając pełne obrazowanie elektoratu. Przecież żadna partia opozycyjna w ogóle tego nie robiła, nie myślała o tym. Więc PiS rzeczywiście ma to machinerium, ma to machinę propagandową, ma to machinę utrzymania władzy, bo ma środki, ma spółki Skarbu Państwa, ma Polską Fundację Narodową, ma służby specjalne, fundusze operacyjne tych służb i rzeczywiście wykorzystuje te instytucje państwowe, no jak
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza do tego, żeby zrealizować hasło komunistów. Władze raz oddane, władze raz zdobyte nie oddamy nigdy. I to robi dokładnie teraz PiS. To może jest tak, że większość polskiego społeczeństwa podchodzi do tego tak, no dobrze, co prawda mają wiele za uszami, ale jest 500+, jest 800+, więc przymkniemy na to oko. Dlatego, że wie pan co, nastąpił już proces fatalny też, fatalny w Polsce. Po tym okresie wiary, że jesteśmy w stanie zbudować piękne i dobre państwo, że jesteśmy w stanie zbudować państwo, z którego będziemy dumni jako Polacy i piękną Polskę, ludzie zobaczyli, że to jest niemożliwe. Po 30 latach są zmęczeni. Oni jak z końcówką PRL-u, po tym jak Jaruzelski przełamał kręgosłup Polakom po wiośnie Solidarności, są już zmęczeni tymi 30 latami. Zmęczeni PiS-em, Platformą, jałowym sporem Platformy z PiS-em i mówiąc krótko, weszli w emigrację wewnętrzną. Zaadoptowali się. Nastąpiły te mechanizmy, jak w PRL-u, mechanizmy adaptacyjne. A jednocześnie króluje hasło, niech na całym świecie wojna, byla polska wieś spokojna. A teraz ta wieś została sprowadzona do mojego ogródka, mojego płotu. I Polacy są bierni, apatyczni. Koncentrują się tylko na koncie własnym, na końcu własnego ogródka i dlatego PiS to bezwzględnie wykorzystuje, podtrzymuje, dając ten socjal, idąc w transfery socjalne. Zadłuża kraj na potęgę, żeby trzymać wysoki poziom gospodarczy jeszcze, żeby Polacy nie odczuli skutków inflacji, tej fatalnej polityki ekonomicznej, którą PiS prowadził i tą techniką chce dojechać, tą techniką wyborczą, chce mówiąc krótko dociągnąć do 15 października, żeby zdobyć trzecią kadencję. Tak? Premier Morawiecki mówi, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taką politykę, żeby nie dopuścić do władzy Konfederacji, bo wtedy bogatsi będą jeszcze bogatsi, a silni jeszcze silniejsi. Nie, wie pan co, to wolność naprawdę jest czymś pięknym, a my jesteśmy za wolnością i za wolnym rynkiem i wolność właśnie powoduje, że ludzie, którzy ciężko pracują, którzy ryzykują, biorą to ryzyko na siebie, jak to się mówi, na klatę, tak? Że oni rzeczywiście mogą czy po pierwsze czuć wolni, ale mogą również osiągnąć sukces. Natomiast jeżeli takim podstawowym mechanizmem, podstawową zasadą jest bezpieczeństwo, tak, że mi się nic nie stało, chronię to, co mam, no to rzeczywiście wtedy ludzie nie będą chcieli tej wolności, nie będą chcieli wolnego rynku. I PiS do tego ludzi przyzwyczaił. Co więcej, co robi PiS? PiS gra na to w tym momencie, żeby zohydzić Polakom politykę. Żeby Polacy powiedzieli, tak jak wielu moich znajomych zaangażowanych kiedyś w think tanki, w NGOsy, teraz powiedziało, nie chcę już nic do czynienia mieć z polityką. Polityka to jest po prostu syf. Tak? I co oni zrobią? Oni po prostu mówią, nie będziemy na nikogo głosować, bo każdy polityk to jest potencjalny złodziej, to jest szuja, to jest kłamca. Tak? Bo PiS co robi przez te 8 lat? Kradnie, kłamie, korumpuje i to, tak jak mówię, wszystko podlewa bogojczyźnianym sosem, więc ludzie już mają kompletnie dość. Koncentrują się na swoim małym, krótkim interesie. I wtedy z czym mamy do czynienia? PiS utwardza własny elektorat, dąży do obniżenia frekwencji, żeby tym poparciem, które ma teraz cały czas żelaznym elektoratem, zdobyć większość. I dzięki metodzie Donta zdobyć nawet większość, która daje mi samodzielny rząd. No są naprawdę w tym zohydzaniu polityki, zohydzaniu dobra wspólnego, zohydzaniu państwa, zohydzaniu, realnym zohydzaniu Polski bardzo dobrzy, a na poziomie propagandowym mówią dokładnie coś odwrotnego. To jest klasyczna metoda działania rosyjskich służb specjalnych. To można poczytać Wolkowa, Montaż, można poczytać inne książki, które dokładnie o tym mówią, jak działają służby specjalne właśnie na poziomie takiej propagandy, zarządzania narracjami, chociażby na Zachodzie jeszcze w trakcie wspierania rewolucji seksualnej i rozbijania jedności Zachodu, żeby zobaczyć, że tą lekcję odrobiło PZPR i tą lekcję odrobiła Prawo i Sprawiedliwość. Trochę zmieniając temat, czy afera z ukraińskim zbożem to też jest afera Prawa i Sprawiedliwości, czy tak jak mówi minister Telusz, Unia Europejska próbuje zdestabilizować polskie rolnictwo? Wie pan co, no to jest klasyczny mechanizm wyparcia pod tytułem szukamy winnych gdzie indziej. I ta partia zachowuje się jak taki człowiek niedojrzały, bo to jest też immanentna cecha polskiej klasy politycznej, establishmentu i Prawa i Sprawiedliwości, że oni zachowują się jak ludzie niedojrzali. Oczywiście, że mają garnitury, pewna ten rytuali, symbolika, jest wielka błaszczak na tle i prezydent na tle wojska, symbolika straży pożarnej, policji i tak dalej, ale to ostatecznie są ludzie dojrzali. Ma, tak? Garnitury w tej kampanii, to no. Policja obywatelska białych koszulach. To są dla mnie w ogóle rzeczy kompletnie nieistotne albo istotne z punktu widzenia pewnej techniki socjologicznej zdobywania popularności, zdobywania poparcia. Natomiast do czego zmierzam? Oni szukają po prostu zawsze winnych poza sobą. A jaki mamy przykład? Najlepszy jest na tej aferze teraz wizowej. Z jednej strony hasło bezpieczeństwo, słuszne hasło chronimy granice. Murem za mundurem. Świetne hasło.
budujemy mur. Moim zdaniem po to, żeby znajomi Królika mogli zarobić kasę, żeby łatwo propagandowo sprzedać Chronimy Granice. Bo to była czysta propaganda za ponad 1 600 000 000, a nie wiadomo jaki jest koszt ostateczny muru. A z drugiej strony co? Wielka wyrwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej, kompromitacja państwa polskiego, gdzie za parę tysięcy dolarów na bazarkach przed ambasadami można kupować dokumenty polskiego państwa. Powiem panu, wstyd mi. Ja się czuję, jakbym był jakimś obywatelem jakiegoś najgorszego kraju, najbardziej skorumpowanego, w jakiś Burkina Faso, z całym szacunkiem do Burkina Faso w Afryce. A to jest Polska, gdzie z drugiej strony mamy flagi, prawda, mówię znowu Błaszczak, Kaczyński przychodzi, opowiada tym swoim głosem, jaka to Polska jest poważna. Przecież kompromitacja i to samo jest ze zbożem. Rok temu minister Krzysztof Ardanowski, który teraz promuje półkę dla Polaka. Lokalna półka. Tak, lokalna półka. To też pokazuje, jaki jest tutaj, jakie są motywacje tych polityków w PiS-u, że jeszcze rok temu budował swoją pozycję w PiS-ie, mówiąc o tym, że będzie problem ze zbożem. A teraz jest jednym z czołowych twarzy Prawa i Sprawiedliwości, które szuka poparcia wśród rolników. I nie znajdzie go. Dlatego, że to jest kolejna afera, kolejny... Był przed paroma dniami naszym gościem Jan Krzysztof Ardanowski i mówił, że absolutnie Prawo i Sprawiedliwość nie wpuści ukraińskiego zboża do Polski. On oczywiście mówił tak od początku. Nie, no, on mówił od początku, ale jest kandydatem, tak? Jest kandydatem, więc mówiąc krótko, firmuje dokładnie dalej działania Prawa i Sprawiedliwości. Pan, wszystko można powiedzieć, bo papier wszystko przyjmie, wszystko można powiedzieć, ale znowu, liczą się fakty. Jakie są fakty? Że tutaj z Prawem i Sprawiedliwością znowu mamy do czynienia z tym, co jest zakałą polskiej polityki, czyli nie myśleniem długoterminowym, nie ma myślenia strategicznego, jak chociażby w korporacjach, czy w biznesie, tylko jest zawsze działanie akcyjne. Tu i teraz gaszenie pożarów. To jest państwo z dykty. Jeszcze raz o tym powtarzam. To jest kamieni kupa. Tak funkcjonuje PiS. Dlatego trzeba ich odsunąć od władzy. I równocześnie tak funkcjonowała Platforma. To akurat, nie? Słyszeliśmy na taśmach Platformy Obywatelskiej. I to była bardzo dobra diagnoza państwa Platformy i państwa PiSu. I tak jest. I ta afera zbożowa dokładnie pokazuje. Czyli jeżeli Ardanowski wiedział rok temu, przypominam, to jest konstytucyjny minister. Konstytucyjny minister, to co zrobił, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, która jest teraz? Zrobił coś? Zrobiło coś Prawo i Sprawiedliwość? Nie. Teraz wychodzą, mówią, że wina krasnoludków i Unii Europejskiej. Przecież to ich firmy zarabiały na tym. Przecież to gdzie są służby specjalne? Gdzie są polskie służby specjalne? Nie ma ich, bo służby specjalne zajmują się gonieniem opozycji, wspieraniem Prawa i Sprawiedliwości i robieniem dealów i kryciem różnych wałków i wałeczków. Tym się zajmują służby. Albo czekaniem na to, kiedy dociągnę wreszcie do emerytury i pójdę do Orlenu, do bezpieki, żeby tam spokojnie siedzieć i brać drugą pensję. Tym się zajmują funkcjonariusze. Taki jest etos polskich służb. Niestety. Nie? I dlatego mamy do czynienia z takimi aferami. Wizy, zboże, Ostrołęka i tysiące innych, setki różnych innych afer i aferałków, które nawet światła dziennego nie ujrzały. To jak będzie wyglądało państwo Konfederacji? Państwo Konfederacji się przekonacie, jak będzie wyglądało, bo to wszystko zależy od układu sił, od sytuacji międzynarodowej i od tego, jak porwie Konfederacja ludzi w Polsce, czyli jaki będzie miała elektorat, jaki będzie miała działaczy. Wszystko zależy, mówiąc krótko, od konkretu. I teraz składanie jakichś deklaracji to byłoby rzeczywiście na jakimś takim bardzo poziomie wysokim abstrakcji. Nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji, natomiast na pewno trzeba szukać ludzi, którzy chcą realnie coś zmienić w polskiej polityce, którzy realnie idą do polityki nie dla kasy, nie dla koryta, nie dla kariery, nie dla popularności, nie dla clickbaitów właśnie. Takich ludzi jest mało, oczywiście, ale wierzę, że ich najwięcej w polskiej polityce jest właśnie w Konfederacji. No wie pan o Sławomirze Męcenie też można powiedzieć, że jest clickbaitowy, bo ile ma odsłon na TikToku? Oczywiście, dlatego, że w polityce trzeba zdobyć poparcie społeczne. Żyjemy w demokracji, są wybory. Trzeba, mówiąc w skrócie, mieć większość, tak? No, jak Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, i to matematyka sama pokazuje, kluczem do polskiej polityki jest 231, czyli większość. Większość bezwzględna. No, trzeba mieć większość bezwzględną, żeby rzeczywiście móc realizować swoje postulaty. Albo taką siłę, żeby te postulaty realizować. I uważam, że podstawowym sukcesem Konfederacji jest to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje teraz narrację PiSu. To jest nasz sukces. Narrację Konfederacji. Tak, dokładnie. Przepraszam. Narrację Konfederacji, że przejmuje nasze postulaty. I z tego się tylko można cieszyć. Że Szymon Hołownia nagle okazuje się drugim Januszem Korwinem-Mikke, jak 30 lat temu. No przecież to jest właśnie wpływ i siła Konfederacji.
To jest już konkretna robota polityczna. To jest nasz ogromny sukces jeszcze przed wyborami, że trzecia droga przejmuje postulaty ekonomiczne, liberalne, wolnorynkowe Konfederacji, że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje nasze postulaty chociażby dotyczące obrony wolności gotówki. No to jest coś wspaniałego. To pokazuje siłę i sukces Konfederacji. Mówił pan przed momentem, że wszystko zależy od tego, czy Konfederacja porwie ludzi. Jest pan kandydatem w tej kampanii, też wiele porusza się pan teraz pewnie po Polsce. Czy czuje pan to, że Konfederacja ludzi porywa? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to poparcie cały czas jest, natomiast czeka nas ciężka praca. Teraz to poparcie będzie można zobaczyć 23 września w katowickim spotku. Zobaczyć, ile tam będzie ludzi, jaki będzie też przekrój społeczny, ile będzie kobiet w tym spotku. Bo też się mówi, że Konfederacja ma mało kobiet. Proszę, zobaczcie Państwo, ile będzie kobiet w spotku. To nie ta najbliższa, tylko kolejna jeszcze sobota, tak? Tak, dokładnie tak. Ile tam będzie ludzi? To są te wydarzenia, które pokazują poparcie, siłę Konfederacji. To również, tak jak pan powiedział, nawet ta ilość odsłon, popularność w internecie, ilość osób, które znalazły się na trasie, bo segmentem byłem na kilku takich wydarzeniach. Tak sam rozmawiam z wieloma ludźmi i widzą, że to, co jest tutaj bardzo istotne, to są osobiste rozmowy, kontakt z wyborcami, dlatego że Konfederacji przypięto łatkę. Tak? Konfederacja gra i występuje przeciwko establishmentowi, więc nas się zohydza, wylewa wiadra pomyj. Zohydza po to, żeby ludzi zniechęcić do głosowania na Konfederację. Jakieś steki bzdur i kłamstw mówi się o ludziach Konfederacji czy o samej Konfederacji. Po to, żeby właśnie ludzie nie poparli tej siły politycznej, która występuje przeciwko establishmentowi, występuje przeciwko w tym sensie, że chce rozliczyć ten establishment. I pierwsze, co zrobicie w razie przejęcia władzy, to będzie właśnie rozliczenie poprzednich rządów? Nie wiem, co zrobimy w pierwszym rzędzie, dlatego że nie wiem, kiedy tą władzę przejmiemy. To wszystko zależy od konkretu. To jest tak jak w biznesie. To mi trochę przypomina to, o czym mówimy. Wejście do firmy, którą się restrukturyzuje, która jest w bardzo złej kondycji finansowej i trzeba wejść i zrobić szybką restrukturyzację. Ja akurat pół życia zawodowego zajmowałem się restrukturyzacjami, zarządzaniem, zmianą, więc na tym się znam zawodowo i będę o tym mógł mówić, co jest priorytetem, jak będzie konkretna sytuacja, jak będziemy widzieli, co trzeba zrobić, jakie są cele, czyli jest najpierw diagnoza, później ustalenie celów, środków do tego celu i zasoby. Wtedy można mówić, co jest priorytetem. To czekamy na te priorytety, o ile Konfederacja zdobędzie w Polsce władzę. Zdobędzie. Jakub Banaś mówi, Konfederacja zdobędzie władzę. Ja zdobyłem wyniki i sądy w tym momencie. Czy politycy w Polsce ponoszą odpowiedzialność za aferę? Tak, 46%, nie 54%, więc nawet wyrównany ten bilans, jak pan to skomentuje? Uważam osobiście, że politycy w Polsce ponoszą najwyżej polityczną odpowiedzialność za afery. Znaczy dymisja, tak? A, no dymisja, czyli taki, mówiąc krótko, na miękko, cieplutko, taki, w takim trochę polskim stylu, tak? No, natomiast nie ma twardego rozliczenia. Twardego, które jest właściwą dla krajów silnych, poważnych, odpowiedzialnych, gdzie klasa polityczna odpowiada za swoje działania jako funkcjonariuszy publicznych, jako polityków. I to trzeba zmienić. Jakub Banaś, Konfederacja, wschodzący Chuck Norris, polskiej polityki, był gościem raportu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam jutro około godziny 10:20. Mam nadzieję, że polityk Prawa i Sprawiedliwości będzie gościem raportu, więc może zechce się odnieść do tych dzisiaj poważnych oskarżeń Jakuba Banasia. Na 18:00 też dzisiaj zapraszam, chociaż tak z lekką obawą, dlatego że wczoraj wieczorem na Ekspresie u Huberta Biskupskiego poseł Szczerba nazwał ministra Kaletę prostym tempakiem. Nie idźcie tą drogą. To mój apel dzisiaj do gości Kamila Szewczyka. O 18:00 będą nimi Krzysztof Bosak, Jan Grabiec i Michał Kamiński. Zapraszam na 18:00. Subskrybujcie kanał Super Ekspresu. Zostawcie kciuk w górę, jeżeli ten materiał wam się podobał. I po to, żeby podziękować ekipie, która przez ponad 2 godziny pracowała nad tym i poprzednimi programami. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia.